sercem z wami wszystkimi. Życzę siły, wytrwałości. Po prostu bądźcie niepokonani. Życzymy silnej złości, łykają żal. Dam się powalić. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w Złotych Tarasach. Dzisiaj odbywa się premiera filmu Układu Zamknięty, który patronują niepokonani. Witam poszanownego pana. Ja jestem, że tak powiem, do przodu. Wczoraj obejrzałem na przedpremierowy pokaz filmu, gdzie pan wcielił się w postać złego urzędnika skarbowego, naczelnika można powiedzieć nawet. I wspólnie z panem Januszem Gajosem tworzycie taki duet, że tak powiem, bardzo straszny. Groźny. W każdym razie jest to przynajmniej połowa Układu Zamkniętego, ta jej motoryczna część. No, władza, jaką ma prokurator oraz władza, jaką ma urzędnik, naczelnik Urzędu Skarbowego, gdzie w każdej chwili co tam w papierach może się czegoś doszukać. Jak się doszuka, to doniesienie o przestępstwie, prokurator wchodzi z nim i poszło. No więc ten układ zaczął działać, a jeszcze się ma poparcie ministra i młodego prokuratora, który też chce się w ten układ załapać, no to jesteśmy właśnie w domu. Co spowodowało, że pan przyjął taką rolę i co było największym wyzwaniem? Bo dawno w takiej, znaczy nie wiem, czy w ogóle w takiej roli ja pana złego nie pamiętam, jestem młode pokolenie, ale że tak powiem, no to jest luźny wywiad, rozmawiamy normalnie. Uśmiech rozbrajający i gra taką postać kontrowersyjną. No właśnie. Czy sama postać reżysera pana Bugajskiego, który tego typu słynie filmy polityczne robi w naszym kraju? Tak. Bardzo dużo pytań pan zadał w tym jednym pytaniu. Dobrze, zacznijmy od początku. Schwarz charaktery ja uwielbiam grywać i muszę powiedzieć, że chyba połowę swoich ról w tym filmowych czy serialowych to był Schwarz charakter. Najwięcej recenzji w swoim życiu, tych pierwszych recenzji, dostałem za Człowieka z marmuru, gdzie zagrałem pułkownika UB. No nie można powiedzieć, że to... Mówił, że... Pana, tak, ale to nie chcę panu tego wypominać. Nie, ja grywam te takie Schwarz charaktery, zresztą uwielbiam to robić. Pan Bugajski jest reżyserem bardzo wymagającym, natomiast to nie pierwsza moja praca z nim, a już nie mówię o Januszu, który jest po prostu fantastycznym aktorem, i tylko wystarczy mu starać się dorównać, to już jesteśmy w pobliżu sukcesu. Kiedy w trójkę siedliśmy i przeczytaliśmy parę razy ten scenariusz, zaczęliśmy wymieniać uwagi na temat postaci, tego, co się w filmie dzieje. No i dotarliśmy tak do jakiegoś takiego konsensusu, że te sceny, bo dobrze jest umówić się z reżyserem i przynajmniej z głównym aktorem do tego, żeby wiedzieć, nie kłócić się potem na planie, prawda? Tylko przedtem, więc Ryszard jest świetne małucho. Słucha aktorów, co wcale nie znaczy, że jest posłuszny. Nie, po prostu on podejmuje decyzję, natomiast wysłuchuje racji, co było zawsze z korzyścią dla jego filmów. No i tak to właśnie przystąpiliśmy do tego Układu Zamkniętego. Może tutaj pani Barbara Żuromska zada pytanie. To jest ta tajemnica aktorstwa, taka cudowna w sumie, bo trzeba znaleźć w sobie jakieś takie pokłady, które może w życiu codziennym nie są oczywiste, prawda? Że dla postaci, czyli jest to człowiek, który funkcjonuje w jakimś układzie, ale jeszcze sprawa tej etyki zawodowej i takiego ludzkiego wymiaru tej postaci, prawda? Ja rozumiem, że lubisz grać takie właśnie nie czarno-białe osoby, tylko takie, które... Z pogranicza. Z pogranicza. Mhm.
ale ponieważ sama jesteś aktorką, doskonale rozumiesz, że tak naprawdę korzeni czy źródeł każdej postaci szukamy w sobie. W sobie. To jest ta tajemnica. Tak. Że gdzieś tam w nas też jakieś mroczne może tkwią. Kawałek diabła, kawałek anioła. Tylko trzeba się udać we właściwym... W zależności od sytuacji tak to się ujawnia, prawda? Tak. A potem jak już zaczynasz sterować i wyobrażać sobie tę postać, to wszystkie inne opory moralne dotyczące tej postaci, czy zasady. Ale wiesz, ja myślę, że taki właśnie idealny aktorstwo to jest wtedy, jak się przepuszcza przez własny organizm tę postać, w którą się gra, prawda? Ba. Tu chciałem się wtrącić, czy miał pan możliwość zapoznania się z pracą takiego urzędnika państwowego, bo to niektórzy aktorzy, ten młody, co grał prokuratora, powiedział, że spędził trochę godzin w prokuraturze i się wczuł tak w rolę, powiem, że jak wyszedł, to był troszeczkę przerażony, ale wiedział, co ma robić. No to jest jego sposób i jego szkoła. Ja nie potrzebowałem takich podpórek, ale nie, że tam to jest złe. No, jeśli się nie ma takich doświadczeń, no to ja tych postaci czy takich czarnych... Wyobraźnia też pracuje. Tak. Mhm. Przecież to naprawdę gdzieś to jest wszystko tam gdzieś w głowie, gdzieś no, w naszych oczach, tam gdzieś na siatkówce, gdzieś to jest taki człowiek, on wcale nie musi być realistyczny, on nie musi być, byle on był przekonujący. To jest. Był wczoraj, gratuluję, naprawdę był bardzo przekonujący, ta postać, którą pan zagrał, naprawdę ja doświadczyłem też tego w życiu, więc akurat nie od urzędnika skarbowego, ale od prokuratury, ale też urzędnika niekompetentnego, który skrzywdził mnie i moją rodzinę i wczoraj w tym filmie całe kino wyszło w ciszy, więc... To chyba o czymś świadczy. I może tak na koniec, no, rozgadałem się, przepraszam, prywatnie. Tak, kończymy. Mam takie prywatne pytanie, jako tą postać, jak pan ocenia, że ci ludzie nie zostali ukarani po tych latach, bo tak jakby te napisy na samym końcu, to dają też tak do myślenia, że minęło tyle lat, sprawy są jakby zakończone i 10 tysięcy odszkodowania za takie straty, tam przecież poronienie. No straszne historie w tym filmie się dzieją, nie będę to zdradzał. Tak, właśnie może nie ma co zdradzać, no niby w efekcie ta sprawiedliwość, w cudzysłowie, zwyciężyła, ale ta rekompensata jest po prostu, no tym bardziej podkreśla marność tego wymiaru sprawiedliwości. To jest to. Ja myślę, że jeśli ludzie wyjdą z kina i tak jak pan powiedział w milczeniu i pomyślą sobie, nie, no przecież tak nie mogło być, no, oni coś tu... Ale jeżeli tak było, to niech nas ręka boska broni i musimy się temu przeciwstawić. Jeśli to jest wszystko, czego ten film oczekuje. Ale Kaziku, czy nie masz takiego odczucia, że to ten wymiar sprawiedliwości, który jest taki niesprawiedliwy, okazuje się, jest jakąś totalną porażką naszej demokracji? Jest. Prawda? To jest bardzo smutne i przykre, zwłaszcza dla naszego pokolenia. Aha. Bo mieliśmy jakieś wielkie nadzieje, że będzie lepiej. A. Wiesz, Basiu, jesteśmy młodą demokracją. To jest jedyne, co to tłumaczy. Czy moglibyśmy być lepszą demokracją, sprawniejszą? Tak. A dlaczego? No bo potykamy się o wady ludzkie, o ludzkich charakterów. Tak. Szczególnie Polacy są skłóceni, że o wiele ważniejsze jest dowalić Staszkowi czy Jurkowi, nie patrząc na to, czy to jest dobre dla Polski, czy złe. Ważne, żeby mu dokopać. Osobiste takie relacje. Tak? Musimy niestety kończyć. Tutaj pani pewna daje nam znaki. Czas, ma pan dzisiaj dużo tej, że tak powiem, wywiadów do udzielenia. Może spotkamy się prywatnie. Chciałem, żeby pozdrowił pan może jeszcze Ruch Niepokonanych i akcję Stop Pomówieniom, którą założyłem, czyli przeciwko właśnie pomówieniom, że nie można ludzi aresztować, chce zebrać 100 tysięcy podpisów, na razie jest na to ponad 20 tysięcy, więc jakoś krok po kroku coś tam idzie. Nie, myślę, jeżeli jesteście niepokonani, to się nie poddacie. A jeśli wam przyjdzie do głowy, że jesteście bezsilni, to pamiętajcie, że jesteście niepokonani. I tym może optymistycznym akcentem podziękujemy za wywiad. Dziękuję pięknie. Proszę.